Pewni ludzie budują relacje na poczuciu winy, dlatego że mają z tego wtórne korzyści. Podobnie było podczas wydania Jezusa Chrystusa Piłatowi, podczas procesu, w którym Żydzi chcieli go oskarżyć o to, że nazywa się Synem Bożym, a było to bluźnierstwo. Nie chcieli jednak wykonać wyroku, dlatego przesunęli tę odpowiedzialność na Piłata, na władze rzymskie. Syn Boży, Król Królów, to nasz Pan. Chcę przeczytać krótki fragment, kiedy Jezus stoi przed Piłatem i z nim rozmawia. Zapisany jest on w Ewangelii Jana w 18 rozdziale. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat: a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem nie i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Żydzi wprawdzie mogli Jezusa za to ukamienować. Natomiast zbliżała się Pascha, więc im nie wypadało. Postanowili przesunąć tę sprawę na Rzymian, a więc ukrzyżować Jezusa za to, że jest królem. Piłat rozkazał, by upleciono koronę z cierni. Symbol hańby, ale także symbol króla. Dano mu płaszcz purpurowy, czyli insygnia cesarskie, również wyśmiewające Jezusa. Czy ten, który jest naszym królem i naszym panem, który zawisł na krzyżu, nad jego głową był napis: Jezus, król żydowski, jest naszym królem? Prawdziwym królem? Czy też jest on nadal królem politycznym, ideologicznym? Czy też jest prawdziwym królem mojej duszy i mojego życia? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć sobie samemu. Pozostańcie z Bogiem.